Tadeusz Rydzyk musi się zmierzyć z tym, że na jaw wyszły właśnie sekrety związane z jego działalnością za granicą. Dyrektor Radia Maryja raczej nie będzie zadowolony, gdy się dowie, jakie fakty ujrzały światło dzienne. Tadeusz Rydzyk jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób związanych z Kościołem katolickim w kraju. Mężczyzna stoi na czele telewizji Trwam, Radia Maryja, a także gazety Nasz Dziennik. Sukces, jakim cieszą się media katolickie, nie miałby miejsca, gdyby nie osoba, która za nim stoi. Dziś okazało się, że największe sekrety związane z działalnością zagraniczną Rydzyka ujrzały światło dzienne. Redemptorysta raczej nie będzie zadowolony z tego faktu. Tadeusz Rydzyk w obliczu kłopotliwych wyznań kolegi z zagranicy. Działalność zagraniczna Tadeusza Rydzyka owiana jest wielką tajemnicą. Niewiele Polaków jest świadomych tego, czym zajmował się mężczyzna, kiedy przebywał za granicą Polski, a także tego, że przebywał za granicą, by tam poszerzać swoją działalność. Prawda o zdarzeniach, które miały miejsce za granicą naszego kraju, nie wyszłyby na jaw, gdyby nie osoba, która była świadkiem całego zajścia. Tadeusz Rydzyk, będąc w Kanadzie, spotkał mężczyznę, który teraz postanowił wyjawić prawdę na temat działalności zagranicznej. Tadeusz Rydzyk i tajemna działalność zagraniczna. Tomasz Łukaszuk, który z pochodzenia jest Polakiem, a od wielu lat zamieszkuje w Kanadzie, gdzie sprawował funkcję wiceprezesa kanadyjskiej prowincji Alberta, wyjawił sekrety związane z zagraniczną działalnością założyciela Radio Maryja. Okazuje się, że Tadeusz Rydzyk związany jest z jedną spółką z Kanady, a nawet zasiada w niej jako członek zarządu. Widzę, że polscy redemptoryści coraz chętniej zapuszczają się na zachód Ameryki pełen. Dlatego zwróciłem na nich uwagę, wyznał Tomasz Łukaszuk. Tomasz Łukaszuk zauważa, że Kanada jest miejscem, w którym osiedla się coraz większa ilość Polaków. Podzielił się także swoim zdaniem, skąd może to wynikać. Dzisiaj grzeje, jeden. Za jeden banknot 10, 20 i 50 zł możesz dostać nawet kilka tysięcy. Wystarczy sprawdzić jeden malutki szczegół. 2. Grażyna Torbicka pogrążona w smutku. Towarzyszyły jej łzy, kiedy pochyliła się nad trumną. Wynika to z tego, że w czasach Solidarności i późniejszych Polacy osiedlali się już raczej na wschodzie kraju. Zachód to raczej starsza Polonia. Jest co prawda mniejsza liczebnie, ale większa jeśli chodzi o zasobność portfela, dodał Tomasz Łukaszuk. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.